Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę się nie deprymować, tak jak ja się zdeprymowałam, dużo tych literek przed i po nazwisku, ale chciałabym Państwu powiedzieć coś zupełnie innego, to znaczy ja jestem tak samo stąd jak i Wy, w tym sensie, że po pierwsze jestem dzieckiem książeczki G, bo mój tata całe życie pracował właśnie na Bogdance. A po drugie, moja mama z kolei dzisiaj jest szczęśliwą posiadaczką działki rekreacyjnej nad Piasecznem. W związku z tym proszę mi wierzyć, że nie tylko dzisiaj chciałabym opowiedzieć Państwu o pewnych kwestiach z perspektywy czysto naukowej, ale bardzo osobiście jestem ciekawa Waszych rekomendacji, bo mam poczucie, że absolutnie bezpośrednio one również mnie, moich dzieci, jako tych szczęśliwych wnuczek tam u babci na działce nad jeziorem przebywających, będą dotyczyły. Drodzy Państwo, to, o czym chciałabym Państwu powiedzieć, wiąże się z pewnym powiązaniem pomiędzy tym, co my możemy jako społeczeństwo, ściśle mówiąc Państwo w ramach tych rekomendacji, a tym, do kogo tak naprawdę należą kompetencje w podejmowaniu rozstrzygnięć dotyczących przyszłości tego regionu, zarówno w kontekście gospodarczym, jak i społeczno-przyrodniczym. I prezentacja, którą mam dla Państwa w sposób bardzo skrótowy, przedstawia kompetencje zasadnicze, czyli te momenty, w których my możemy wyłapać, że dany organ administracji coś może i że my do tego organu administracji możemy się zwrócić z naszymi rekomendacjami. Po co? Po to, żeby wywrzeć na danym organie administracji społeczną presję, sformułować społeczne oczekiwania, aby pewne zachowania w ramach tych właśnie możliwości, tych kompetencji zostały podjęte. Jednocześnie, drodzy Państwo, my o tych kompetencjach mówimy na różnych etapach. Pierwszy to jest etap przedinwestycyjny, zanim jeszcze udzielona zostanie koncesja. No i etap już koncesyjny, kiedy tak naprawdę inwestorzy mogą, o ile nie zadziałamy na wcześniejszych etapach, mieć zielone światło do tego, aby w przyszłości taką inwestycję zrealizować. Natomiast na samym etapie przedinwestycyjnym mówimy tak naprawdę o trzech instrumentach. Dwa z nich są ze sobą bardzo ściśle powiązane. To przyjmowane na terenie gminy studium oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czyli dwa dokumenty o charakterze programowym, planistycznym, przewidujące sposób, w jaki rozwijać się ma dana jednostka samorządowa. Natomiast drugi z zupełnie innego obszaru, czyli już bezpośrednio adresowany do konkretnego inwestora, to decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. A więc przed realizacją inwestycji, przed przymiarką do tego, aby ona mogła zostać zrealizowana, musimy przyjrzeć się tym mechanizmom. Zacznę, proszę Państwa, przede wszystkim od samego studium i od planu miejscowego. Otóż ci z Państwa, którzy zaangażowani są w działalność na terenie gminnym, pewnie o tym wiedzą, ale i tak to powiem, studium przyjmowane jest dla całej gminy jako obowiązkowe, natomiast co do zasady miejscowe plany mają charakter dobrowolny, w tym sensie, że to gmina, posiadając środki, posiadając plany na sposób zagospodarowania terenu, takie miejscowe plany przyjmuje. I to jest pewne założenie, które jest prawdziwe w ogóle, natomiast nie do końca ścisłe, jeśli chodzi o ujawnianie złóż kopalin. Otóż z przepisów prawa wynika, że w sytuacji, w której złoże kopaliny zostało odkryte, czyli w wyniku koncesji poszukiwawczej my mamy diagnozę co do istnienia konkretnych zasobów kopalin na danym terenie, obowiązkiem organów gminy jest przyjęcie albo zmiana studium uwzględniająca ten fakt, że my na danym terenie mamy kopaliny, a także przyjęcie dla takiego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który będzie określał sposób, w jaki ten teren ma być zagospodarowany. I jedną rzeczą, proszę Państwa, jest to, że na poziomie studium musimy ujawnić złoża, a więc wskazać, na tym terenie znajdują się złoża, o których przed chwilą mówił mój przedmówca. Drugą natomiast jest określenie przeznaczenia terenu na poziomie miejscowych planów, związanego z tym, czy my te złoża będziemy chcieli eksploatować. A więc na poziomie organów gminy, zarówno wójta jako, czy burmistrza jako inicjatorów prac nad projektem planu, czy dla Rady Gminy jako organu, który będzie uchwalał ten plan, istotne jest rozstrzygnięcie, czy na poziomie gminy chcemy przewidzieć w miejscowych planach lokalizację zakładu górniczego. Bo tego, że tam może być potencjalne wydobycie związane z tym, że ujawniamy istnienie złoża, to jedno.
ale my możemy powiedzieć, słuchajcie, chcemy albo nie chcemy, żeby na terenie naszej gminy ten zakład górniczy był zlokalizowany. Więc już na poziomie samego miejscowego planu organy jednostki samorządowej gminnej, tej najbliższej państwu wspólnoty lokalnej, mają pewne kompetencje w tym zakresie. Dodam, co jest istotne, znów w kontekście tej poprzedniej prezentacji, to co widzieli Państwo w relacji wydobycia i terenu Parku Poleskiego, to, że dyrektor Parku Narodowego ma kompetencje do współdziałania, do uzgadniania treści przyszłego planu miejscowego. Jednocześnie może jeszcze tutaj tylko dodam, że w ramach miejscowego planu można również doprowadzić do sytuacji, w której część złoża nie będzie podlegała wydobyciu ze względu na ustanowienie czegoś, co nazywa się filarem ochronnym, czyli takiego obszaru, w ramach którego wydobycie byłoby niebezpieczne. Najczęściej filary ochronne ustanawia się tam, gdzie jest gęsta zabudowa mieszkaniowa, gdzie mamy na przykład estakady czy inną infrastrukturę liniową, nie wiem, autostrady, drogi szybkiego ruchu. Natomiast jest to mechanizm, który rzeczywiście już na poziomie miejscowego planu pewne ograniczenia w wydobyciu może nam wprowadzić. Ale to, proszę Państwa, ciągle jeszcze taki stosunkowo wczesny etap, on jest oczywiście konieczny, a na pewno przydatny, ale wydaje mi się, że zasadniczą rolę w etapie przedinwestycyjnego określania, czy, a jeśli to na jakich warunkach, taka inwestycja w kopalnię, w wydobycie mogłaby zostać zrealizowana, odgrywa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Taką decyzję dla kopalin wydaje dyrektor regionalny ochrony środowiska, w naszym przypadku z siedzibą w Lublinie, który określa w tej decyzji, jak sama jej nazwa wskazuje, środowiskowe uwarunkowania, czyli warunki, wymagania, w oparciu o które przyszła inwestycja, czyli budowa kopalni, może zostać zrealizowana. I z perspektywy przepisów prawnych dyrektor regionalny ochrony środowiska może odmawia wydania decyzji środowiskowej tylko w ściśle określonych przypadkach. Czyli my tu, proszę Państwa, z perspektywy samej decyzji środowiskowej nie mamy wachlarza możliwości. Co więcej, na przykład orzecznictwo sądowe jest bardzo stanowcze w tym zakresie. Nie ma możliwości wydania decyzji odmownej tylko z powodu sprzeciwu społecznego. Czyli nawet gdybyśmy bardzo silnie protestowali, to sama w sobie ta niechęć społeczna do realizacji inwestycji nie jest przesłanką odmowy udzielenia decyzji. Czyli my musimy powodów odmowy szukać gdzieś indziej. I tymi powodami odmowy, które możemy bardzo wyraźnie wskazać regionalnemu dyrektorowi, mówiąc, to są ważne względy, które przemawiają za tym, by odmówić udzielenia decyzji, jest po pierwsze znaczące negatywne oddziaływanie na obszary Natura 2000. Tu na Państwa terenie, na Polesiu, tych obszarów naturowych, ptasich i siedliskowych mamy sporo, więc to może być istotny argument, pod warunkiem jednak, że wykażemy, że istnieją alternatywy dla sposobu zrealizowania przedsięwzięcia lub szerzej mówiąc celów na przykład związanych z pozyskiwaniem energii z innych źródeł niż poprzez budowę kopalni i wydobycie. No i drugi argument to jest niezgodność z miejscowym planem, a więc tutaj wychodzi nam już ta korzyść, którą możemy wykorzystać, uchwalając plan wprowadzający ograniczenia w zabudowie, w lokalizacji terenów kopalni, czyli zakładu górniczego. Przy tej procedurze razem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska współdziałają także organy np. administracji wodnej, czyli przedstawiciel Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. On będzie określał kwestie związane z wpływem planowanej kopalni na stosunki wodne. I tu, proszę Państwa, co bardzo ważne, ta forma, w której dyrektor RZGW współdziała z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, to jest uzgodnienie. Zwracam Państwa na to uwagę, bo bardzo często jest tak, że organy, które coś tam robią w procedurach, tylko opiniują. I niestety to opiniują jest rzeczywiście tylko, no bo taka opinia nie jest wiążąca dla organu wydającego decyzję. W tym przypadku, ilekroć mówimy o uzgodnieniu, to negatywne uzgodnienie, czyli dyrektor RZGW mówi, ja się nie zgadzam, nie osiągniemy celów ochrony dla wód, wpływa na treść decyzji środowiskowej. IRDOŚ
czyli regionalny dyrektor ochrony środowiska, wówczas taką negatywną decyzję będzie musiał wydać. Kontekst hydrologiczny Państwo, jak rozumiem, robicie w przyszłym tygodniu. Natomiast już o tym warto pamiętać, to jest właśnie ten wpływ na wody, który może wiązać się zarówno ze zmianą poziomu, z ucieczką wód, z warstw wodonośnych i wieloma innymi zagrożeniami. Myślę, że tutaj kompetencje dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej są istotne. Natomiast sama w sobie, drodzy Państwo, decyzja środowiskowa dla procesu inwestycyjnego jest tak istotna dlatego, że tylko pozytywna decyzja środowiskowa, czyli ta wydana przez RDOŚ, warunkuje nam uzyskanie decyzji w postaci koncesji na wydobycie. Czyli jeśli decyzja środowiskowa będzie negatywna, to się nie wydarzy. Jeśli decyzja środowiskowa będzie pozytywna, czyli RDOŚ pozwoli na realizację zakładu górniczego, umożliwi uruchomienie wydobycia, to może się zdarzyć, ale nie musi, ponieważ na etapie wydawania koncesji wydobywczej również istnieją mechanizmy, które ten etap inwestycyjny mogą zatrzymać. Decyzja środowiskowa umożliwia też wydanie innych decyzji, pozwoleń na budowę, kwestii związanych z gospodarką odpadami wydobywczymi i nie tylko wydobywczymi, związanymi z realizacją inwestycji czy pozwoleniami wodnoprawnymi, ale przede wszystkim nas interesuje to, co wiąże się z koncesją wydobywczą. Cóż w takim razie, może ten slajd na razie pozwolę sobie przewinąć, cóż w takim razie może się stać na etapie, w którym decyzja środowiskowa zostałaby wydana dla przyszłego wydobycia i przechodzimy na etap koncesji na wydobycie. I tu, proszę Państwa, zupełnie zmieniamy poziom. Do tej pory mówiliśmy o poziomie lokalnym, mówiliśmy o kompetencjach gminy, mówiliśmy o regionalnym dyrektorze, czyli na poziomie województwa, a teraz skaczemy o poziom wyżej. Minister właściwy do spraw środowiska i klimatu wydaje koncesję wydobywczą, mało tego, konsultuje wydanie tej decyzji z ministrem aktywów państwowych jako organem odpowiedzialnym za gospodarkę kopalinami. I tu mamy pierwsze uzgodnienie, czyli musi pozytywnie wyrazić pozytywne stanowisko w sprawie wydania tej koncesji minister aktywów państwowych. Po drugie, wracamy znowu do organu gospodarki wodnej, który po raz kolejny rozpatruje wpływ na wody i też uzgadnia treść przyszłej koncesji. Oraz wracamy znów na sam dół naszych podziałów kompetencyjnych do wójta, burmistrza, prezydenta miasta i on również uzgadnia treść przyszłej koncesji. Podkreślam, proszę Państwa, za każdym razem mamy tu do czynienia z uzgodnieniem, co oznacza, że jeżeli którykolwiek z tych trzech współdziałających organów powie stop, koncesja wydobywcza nie może zostać wydana. Jaka to jest informacja zwrotna dla Państwa, gdzie my mamy to narzędzie? Obstawiam, że nie sięgniemy na poziom centralny w sposób wystarczająco skuteczny, natomiast mamy możliwość sięgnięcia na poziom lokalny i na poziom organu administracji wodnej. Współpracując z tymi organami, możemy wskazywać zagrożenia środowiskowe, w tym hydrologiczne, które mogłyby uniemożliwić uzgodnienie takiej koncesji, a tym samym uniemożliwić jej wydanie. I proszę Państwa, już kończąc, chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedne kategorie uprawnień, które związane są z istnieniem form ochrony przyrody. Otóż na tych obszarach, pod którymi my mamy kopaliny będące przedmiotem dzisiejszego naszego zainteresowania, mamy na wierzchu formy ochrony przyrody. Park Narodowy, o którym wspominał mój przedmówca, ale mamy również obszary chronionego krajobrazu, parki krajobrazowe. W stosunku do istniejących parków krajobrazowych, nam nie chodzi o to, żeby tworzyć nowe, ale w stosunku do istniejących parków, na terenie których planowane jest to wydobycie ze względu na zlokalizowanie tam złóż, jest możliwość wprowadzenia przez Sejmik Województwa Lubelskiego dodatkowych ograniczeń w zakresie gospodarczego wykorzystania terenów tych parków. To znaczy, że na terenie parku krajobrazowego i obszaru chronionego krajobrazu można wprowadzić ograniczenia
w postaci zakazu lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a do nich właśnie należy eksploatacja złóż kopalin, budowa zakładu górniczego, można zakazać zmian morfologii terenu. No proszę Państwa, to jest sedno tego, co dzieje się, kiedy jest uruchamiana kopalnia. Można zakazać zmian stosunków wodnych, a to przecież efekt jej działalności, oraz szeroko lokalizowania nowych obiektów budowlanych lub obiektów konkretnego rodzaju, przemysłowych, o określonej wysokości, zaburzających krajobraz, stających się dominantami krajobrazowymi itd. To wszystko może zrobić dla parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu Sejmik Województwa Lubelskiego, zmieniając swoje własne uchwały w zakresie powołania tych form ochrony przyrody, a inicjatywę może w tym zakresie podjąć oczywiście sam Sejmik i do niego również możemy się zwracać, ale również może tę inicjatywę rozpocząć Rada Gminy poprzez swoje organy, inicjując, proponując zmianę uchwał w sprawie obszarów chronionego krajobrazu i parków, parków krajobrazowych, kierując te oczekiwania, ten wniosek do Sejmiku Województwa. I wydaje mi się, proszę Państwa, że ze względu na występowanie na terenach, o które nam chodzi, parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu, tu możemy rzeczywiście ulokować nasze oczekiwania względem władz publicznych, sięgając przez kompetencje nam najbliższych organów, czyli organów gminy, po to, żeby na terenach parków ograniczyć tego rodzaju aktywność, a więc zarówno samo wydobycie, zmiany morfologii terenu, stosunków wodnych, czy lokalizowania nowych obiektów budowlanych. I tu w tym obszarze chciałabym się zatrzymać, nie wiem, czy to już jest moment na formułowanie mojej osobistej rekomendacji. Jeżeli tak, proszę Państwa, a widzę, że tu organizatorzy kiwają dla mnie głową, to zasadnicza rekomendacja, którą ja bym miała, to właśnie wiązałaby się z uruchomieniem tych uprawnień, które dotyczą zmiany uchwały w sprawie powołania parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu. Samo wprowadzenie tego rodzaju ograniczeń już daje nam możliwości zahamowania wydobycia na terenach parków krajobrazowych, czyli form ochrony przyrody, które my już mamy, tak? Na które żeśmy się zgodzili, które uznaliśmy za wartościowe, wykorzystując istniejące mechanizmy, a więc wniosek kierowany przez organy gminy do Sejmiku Województwa Lubelskiego. Natomiast, proszę Państwa, tytułem pewnego podsumowania chciałabym jeszcze cofnąć się o jeden slajd i wspomnieć o tym, że kwestie, o których my rozmawiamy na poziomie lokalnym, a więc gmin przede wszystkim zaangażowanych w ten proces i które Państwo reprezentujecie, pewne uprawnienia posiadają także Zarząd Województwa i Sejmik Województwa Lubelskiego, ponieważ przyjmują one trzy istotne dokumenty programowe, czyli takie, które programują rozwój całego województwa lubelskiego. Do tych dokumentów należy Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji. Jak rozumiem, on będzie gdzieś tam przedmiotem analiz przy przyszłych spotkaniach. Strategia rozwoju województwa. Dwa dokumenty, powiedziałabym, programowe i mniej być może w tej chwili nas interesujące, ale oprócz tego również plan zagospodarowania przestrzennego dla województwa. Dlaczego tu kryje się pewne, powiedziałabym, niebezpieczeństwo? Jeżeli rozwój kopalni na terenie województwa lubelskiego wpisany byłby do takiego planu jako inwestycja celu publicznego, to jako inwestycja celu publicznego będzie on miał pierwszeństwo przed wszystkimi lokalnymi ustaleniami, o których mówiłam przed chwilą, dotyczących przyjmowania miejscowych planów i kompetencji organów gminy. Dlatego, proszę Państwa, warto byłoby również włączyć przedstawicieli województwa samorządowego w ten proces, żeby uświadomić im skalę i znaczenie Państwa potrzeb dla tego terenu, a nie patrzenie tylko z perspektywy, no właśnie, potrzeb całego regionu jako takiego, kosztem być może Państwa indywidualnych potrzeb i aspiracji. Tyle, proszę Państwa, jeżeli chodzi o mnie. Dziękuję bardzo. Oczywiście w razie pytań jestem do Państwa dyspozycji. Ja jeszcze, jak rozumiem, raz pokażę ten slajd, bo istotne jest chyba spisanie tej rekomendacji.
Już jest spisana. Dobra, świetnie. Bardzo dziękuję w takim razie. Dziękuję serdecznie.